Cześć, witam Was! W tym filmie pokażę Wam dokładnie, jak wygląda mój setup do nagrywania filmów i robienia transmisji na żywo, dzięki któremu mogę w bardzo krótkim czasie nagrywać dużo filmów, a także z łatwością przeprowadzać transmisję. Zapraszam! Zacznę od omówienia wszystkich rzeczy, które tutaj wykorzystuję, a później przejdę do szczegółów i pokażę Wam, jak taki sam setup możecie zrobić u siebie w domu. Pierwszą rzeczą, którą chciałem omówić są widoki kamer, które mam do dyspozycji w tym setupie i pierwszą kamerę mam umieszczoną tutaj przed sobą. Ona jest schowana za teleprompterem, który służy mi do wyświetlania różnych rzeczy. I jest to taki widok portretowy, który wykorzystuję np. przy transmisjach na żywo lub do nagrywania filmów, kiedy coś mówię. Drugim Drugim widokiem, który mam do dyspozycji jest widok kamery tutaj spod spodu. Jest to Canon M6 Mark II i dzięki temu widokowi mogę pokazywać różne rzeczy w kadrze. Jest to widok o tyle fajny, że nie ma mojej twarzy w kadrze, dlatego. Autofokus aparatu pracuje naprawdę świetnie i cały czas wyłapuje mój przedmiot. Widok jest bardzo pomocny, jeżeli chcielibyście na przykład prowadzić live y sprzedażowe. Trzecim widokiem jest widok z góry realizowany przez kamerę, która znajduje się bezpośrednio nade mną, i ten widok pozwala mi pokazać przedmiot od góry. Do czwartego wejścia w Atemie Mini Pro ISO podpinam monitor, który jest drugim monitorem podpiętym do laptopa. Dzięki takiemu połączeniu wszystko to, co mam wyświetlane na tym monitorze, może być wyświetlone na transmisji na żywo. Jeżeli teraz przełączę się na wyjście numer 4 i pokażę ekran mojego komputera, to w tym momencie także mogę pokazać drugi widok kamery w formie widoku Picture in Picture i na przykład umieścić siebie w jednym z rogów ekranu tak żeby w czasie robienia prezentacji i omawiania tego, co jest widoczne na ekranie, nie tracić kontaktu z widzem. Za mną z tyłu to, co widzicie, to jest monitor poglądowy, który jest połączony z Atemem Mini Pro ISO. Poprzez wyjście HDMI Out i jest to tryb Multiview. Oczywiście w tym trybie widzę widoki trzech kamer, dodatkowo czwarta kamera, która jest tutaj to jest widok mojego monitora. Z trybu Multiview mogę na tym monitorze poglądowym. Pod, przełączyć się na tryb pojedynczy i pokazać każdy z moich czterech wejść do Atema Mini Pro ISO w zależności od tego, który widok potrzebuje, który chce zobaczyć. Także na tym monitorze poglądowym mam stan nagrywania oraz podgląd poziomów nagrywania dźwięku. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w tym setupie, jest teleprompter, który znajduje się tutaj, zaraz przed pierwszą kamerą. I teleprompter służy mi do tego, żeby wyświetlać różne widoki, które pomagają mi patrzeć prosto w obiektyw, dzięki czemu nie muszę spoglądać w lewo lub w prawo, e, tylko mogę mieć kontakt wzrokowy z osobami, które mnie oglądają. Pod teleprompterem znajduje się monitor poglądowy, jest to monitor marki New Way, e, 7 do którego podpięty jest switch HDMI, który ma dwa źródła obrazu. Pierwszym źródłem obrazu jest, jak widzicie, e, wyjście HDMI out e, z naszego Atema Mini Pro, dzięki czemu Mogę mieć podgląd na wszystkie widoki kamer oraz mogę się przełączać pomiędzy poszczególnymi widokami i pokazywać różnego rodzaju widoki w teleprompterze, które mnie interesują. Oprócz widoku HDMI OUT z Atema, na teleprompterze mogę wyświetlić także ekran mojego laptopa, używając do tego switcha HDMI. W tym momencie na teleprompterze wyświetlany jest ekran mojego y, laptopa. I wszystko to, co będę wyświetlał na ekranie, będzie również wyświetlane na moim teleprompterze. Na teleprompterze mogę wyświetlić różne rzeczy. Między innymi może to być prezentacja, strona internetowa, którą chcę pokazać. Teleprompter także może mi służyć do tego, aby wyświetlić telekonferencję i patrzeć prosto na uczestników, jednocześnie będąc nagrywanym. Ten ekran mogę także wykorzystać do czytania tekstów. Jako standardowy teleprompter wystarczy skorzystać z jakiejkolwiek darmo, Aplikacji teleprompter online, i w tym momencie mogę sobie przeczytać tekst, patrząc się prosto w aparat. Na oświetlenie mojego mini studio składają się trzy lampy LED z dużymi softboxami oktagonalnymi. Dwie lampy, które tutaj widzicie, są to lampy, które świecą od przodu, zarówno na moją twarz, jak i na przedmioty, które pokazuję w filmach. I trzecia lampa to jest lampa, która znajduje się tutaj za mną. Jest to lampa również z softboxem. Lampa, która służy jako oświetlenie kontrujące. W moich filmach do nagrywania dźwięku wykorzystuję mikrofon Rode NTG3, jest to mikrofon typu shotgun, on jest umieszczony tutaj lekko nade mną, poza kadrem, także ani ta kamera go nie łapie. Ani nie łapie go kamera z góry. I jest to bardzo dobra opcja, ponieważ pozwala mi rejestrować bardzo dobrej jakości dźwięk bez potrzeby przyczepiania dodatkowych mikrofonów, takich jak na przykład ten mikrofon krawatowy. Mikrofon jest połączony do Rodecastera. Jest to mikser stworzony typowo do podcastów, ale świetnie nadaje się też do realizacji, do nagrywania filmów, do transmisji na żywo. I z tego miksera dźwięk jest przesyłany do Atema Mini Pro, który wszystko rejestruje. Aparat, który mnie w tym momencie filmuje, to Panasonic S1 z obiektywem 24-105 mm ze światłem 4. I w tym momencie ten obiektyw jest ustawiony na przysłonie 4, więc moje tło nie jest rozmyte. Natomiast zamiennie stosuję go z aparatem Canon R, gdzie wykorzystuję jasne obiektywy stałogniskowe ze światłem 1.4 i wtedy to tło za mną jest bardziej rozmyte. Całość jest przyczepiona do telepromptera Glide Gear TMP-100, a on stoi z kolei na statywie Manfrotto 055X Prop z głowicą kulową. Bardzo ważną sprawą w tym setupie jest to, że aparat jest odizolowany od stołu, także nawet delikatne drgania, które powstają w momencie, kiedy ja się ruszam, nie są przenoszone na aparat i obraz jest stabilny. Aparat Panasonic S1 mam podpięty do pierwszego wejścia, w Atemie Mini Pro ISO za pośrednictwem kabla HDMI do HDMI. Drugim aparatem jest Canon M6 Mark II z obiektywem 15-45. do 45. Jest to obiektyw kitowy, podstawowy, dołączany często do zestawu z body. I obiektyw jest najczęściej ustawiony na około 35 mm, 1,6 sekundy, przysłona 56 ISO 640. Jest to aparat umieszczony zaraz pod teleprompterem i przyczepiony jest do tego samego statywu Manfrotto 055X Prop do którego jest przyczepiony aparat Panasonic. Do tego, żeby przyczepić ten aparat do statywu, użyłem Magic Arma Manfrotto 244N z super klampem 035. Dzięki czemu aparat jest odizolowany tak samo jak Panasonic od stołu i żadne drgania nie są przenoszone na ten aparat. Jeżeli potrzebuję zmienić szybko kadr, to oczywiście mogę wykorzystać Magic Arma i dowolnie ustawić aparat pod wybranym kątem tak, aby pokazać dany przedmiot, który chcę zaprezentować w filmie. Ten aparat jest podpięty do Atema Mini Pro ISO za pośrednictwem kabla micro HDMI do HDMI. Dzięki wykorzystaniu Atema Mini Pro ISO mogę z łatwością zmienić kadr z tego kadru portretowego na drugi kadr i zaprezentować dowolny produkt, który akurat chciałbym umieścić w filmie. W tym kadrze nie ma obecnej twarzy i aparat doskonale wie, że musi skupić się z autofokusem na przedmiocie, który pokazuje, więc nieważne czy pokazuje go w tej odległości. Czy w tej aparat świetnie i szybko i właściwie bezbłędnie pokazuje e, ostrość na danym przedmiocie? Trzeci widok jest realizowany przez aparat Canon 5D Mark IV z obiektywem Canon 100 mm 2.8 macro. Jest to obiektyw, który pozwala mi pokazywać przedmioty w dużym zbliżeniu i w fajnym kadrze, ponieważ jest to widok taki z głowy więc praktycznie perspektywa jest podobna do tej, którą ja widzę. Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj wykorzystanie białego, jednolitego tła, w tym przypadku stolika, które umożliwia w łatwy sposób złapanie autofokusa na rzeczach, które pokazuje. Aparat jest umieszczony na statywie Avenger A2033L. Jest to statyw bardzo wytrzymały. Do tego statywu przymocowany jest boom statywowy. Oprócz poprzeczki typu boom będą potrzebne także dwa uchwyty gripowe. W uchwyt gripowy wmontowany jest spigot i na końcu nakręcona jest zwykła głowica kulowa od Manfrotto z płytką szybkiego montażu RC2, dlatego w każdym momencie mogę szybko wyczepić i wczepić aparat. Aby zachować stabilność statywu, statyw jest dociążony odpowiednimi workami i obciążeniami. Jest oddzielony oczywiście od stolika, także żadne wstrząsy, żadne ruchy nie są przenoszone na tą kamerę. Aparat także umożliwia mi zmianę obiektywu, dzięki czemu jeżeli potrzebuję np. szerszego kąta widzenia, bo pokazuje e, większy przedmiot, to bez problemu mogę taki obiektyw zastosować. Statyw z ramieniem BOOM umożliwia mi w każdym momencie dostosowanie odpowiedniego kadru i miejsca w którym chcę żeby mój aparat się znajdował. Dzięki temu statywowi mogę także swobodnie zmieniać wysokość a dzięki ramieniu mogę także zmieniać pozycję w której znajduje się aparat nad moją głową. Aparat jest zasilany przez tak zwaną dummy battery i jest to Powerbank firmy Nevel, który oferuje mi około 3-4 godzin swobodnego nagrywania non-stop. Aparat jest połączony z Atemem Mini Pro ISO przez kabel mini HDMI do HDMI i jest połączony na trzecim wejściu. Sercem całego zestawu jest Atem Mini Pro ISO, który służy mi do przełączania się między widokami poszczególnych kamer czy widokiem laptopa. Jest to urządzenie, które umożliwia podłączenie czterech źródeł HDMI. Dzięki temu możemy zmieniać każde z wyjść i wyświetlać je w czasie filmowania lub w czasie transmisji na żywo. Pomiędzy tymi czterema widokami mogę swobodnie się przełączać, używając czterech dużych przycisków znajdujących się na Atemie Mini Pro ISO. I tak dla przykładu, w tym momencie mogę przełączać się między czterema widokami różnych kamer. I widzicie to wszystko. Na ekranie. Bardzo fajną funkcją w Atemie jest funkcja Picture in Picture, dzięki czemu na jednym ekranie mogę wyświetlić dwa widoki i w tym momencie mogę się przełączyć na widok mojego laptopa i pokazać się na przykład w prawym dolnym rogu, dzięki czemu mogę uatrakcyjnić swoją prezentację. Jest to bardzo pomocna funkcja, kiedy robimy na przykład transmisję na żywo i kiedy chcemy pokazywać różne rzeczy na ekranie naszego komputera, jednocześnie chcemy być widoczni. Oczywiście taką funkcję także mogę włączyć w momencie kiedy pokazuję przedmiot. Również mogę się przełączyć na ten widok od góry i mogę tutaj pokazywać dwa obrazki które będą bardzo ładnie wyglądały. A ja cały czas, jak wam mówiłem, korzystając z telepromptera, będę patrzył się prosto w obiektyw, ponieważ na nim mam wyświetlaną opcję e, podglądu wszystkich moich wejść. Mogę oczywiście e, mojego atema mini przełączyć w opcję pełnoekranową i wtedy mam jeszcze lepszy podgląd na to, co pokazuję. Dzięki temu mogę spokojnie pokazywać każdy detal, który tutaj jest w tym urządzeniu. Do miksera mam też podpięty ekran poglądowy, który jest umieszczony zaraz nad teleprompterem. To jest ten ekran duży, który widzicie. To jest 32-calowy monitor, dzięki któremu mogę mieć podgląd na cztery wejścia, cztery niezależne wejścia, czyli 3 kamery plus czwarty laptop, dzięki czemu mogę swobodnie sprawdzać, jak wygląda poszczególny widok na kamerze i ewentualnie mogę się przełączać między widokami poszczególnych ujęć, tak żeby sprawdzić. Co dobrze wygląda. Także po lewej stronie widać okno preview, jest to okno podglądu oraz okno programu, czyli to, co się nagrywa, ewentualnie to, co leci na transmisję. Także na tym ekranie mam widoczne wskaźniki dźwięku, wskaźniki stanu nagrywania na dysk zewnętrzny SSD, bo Atem Mini Pro ISO ma taką możliwość, oraz wskaźnik stanu transmisji. Jeżeli odbywa się w tym momencie transmisja live, to w tym momencie miałbym pokazywaną prędkość, i czy cash? który znajduje się w Atemie Mini Pro jest w porządku, czy nie jest przepełniony. Jak widzicie do Atema Mini Pro można podłączyć dwa niezależne wejścia audio, wejścia dźwięku poprzez porty mini jack 3,5 mm. Dodatkowo każda kamera może także być źródłem dźwięku, jeżeli do takiej kamery podłączymy oczywiście indywidualne mikrofony i też widać wskaźniki dla każdej z tych kamer dla każdego z, te, z tych wejść, wskaźniki i dźwięku. Jak widzicie, w tym momencie opcja Rekord jest włączona, i całość materiału nagrywam na dysk zewnętrzny SSD. Atem Mini Pro ISO daje możliwość nagrywania każdego z czterech źródeł osobno jest to bardzo fajna opcja, która się przydaje jeżeli chcemy nagrywać dużo filmów w krótkim czasie, ponieważ wszystkie te widoki kamer oraz okno programu jest nagrywane na osobnych ścieżkach, także mamy dostęp do osobnych ścieżek dźwiękowych, dzięki czemu później w postprodukcji możemy te wszystkie materiały skopiować z dysku i za pomocą jednego pliku, który jest od razu timeline'em w DaVinci Resolve możemy otworzyć gotowy projekt. Dzięki temu całość montażu jest naprawdę skrócona i jeżeli chcecie wypuszczać bardzo dużo filmów, chcecie tworzyć je w bardzo krótkim czasie, to jest to opcja niesamowicie pomocna i uważam, że robi to z Atema Mini Pro ISO niesamowicie wydajną maszynę do tworzenia filmów. Oczywiście Atem Mini Pro ISO daje też możliwość zrobienia transmisji na żywo. Dzięki temu, że mamy możliwość przełączania się Między widokami możemy pokazać w transmisji na żywo różnego rodzaju przedmioty, możemy fajnie zaprezentować się, możemy także uatrakcyjnić naszą e, transmisję używając prezentacji lub pokazując coś na ekranie naszego laptopa. A ten Mini Pro ISO to także rozbudowane oprogramowanie, które wystarczy zainstalować na laptopie i dzięki niemu mogę sterować wszystkimi parametrami dotyczącymi dźwięku oraz obrazu. Bezpośrednio z tego oprogramowania mogę rozpocząć streamowanie na dowolny kanał, a także mogę rozpocząć nagrywanie mojego materiału. Także to oprogramowanie zawiera bardzo rozbudowany mikser audio, dzięki któremu możemy dostosować nasz dźwięk do tego, co chcemy. Do Atema mam także podpięty mikser dźwięku Rodecaster i jest on podpięty kablem HOSA CMP159. Jest to kabel, który z jednej strony posiada złącza jack 6,5 mm mono, a z drugiej strony posiada złącze stereo jack 3,5 mm. Po mojej prawej stronie znajduje się laptop Dell oraz dodatkowy 22-calowy monitor. Całość jest umieszczona na uchwycie biurkowym do laptopa i monitora od firmy ABB24 i jest to model VX07. Monitor jest ustawiony w trybie rozszerzenia pulpitu, dzięki czemu na laptopie mogę wyświetlać oprogramowanie do sterowania ATM, a na 22-calowym monitorze mogę pokazywać wyłącznie rzeczy, które mają być nagrane. Wszystko to, co chcę pokazać w filmie jako prezentację z komputera, umieszczam na ekranie po lewej stronie. I ten ekran jest podpięty jako źródło obrazu numer 4 do Atema. Także ten ekran może być wyświetlany w odbiciu telepromptera, co jest szczególnie przydatne w czasie, kiedy uczestniczę w transmisji na żywo i chcę patrzeć w obiektyw aparatu, a jednocześnie widzieć wszystkich uczestników. Na uchwycie do laptopa jest także umieszczone ramię Manfrotto 196B na zacisku Manfrotto Super Clamp 035. Na końcu umieszczony jest mikrofon Rode NTG3 w uchwycie przeciwwstrząsowym Rode SM4. Dzięki wykorzystaniu ramienia mogę dowolnie zmieniać pozycję mikrofonu. Rode NTG3 jest podpięty do miksera dźwięku Rode Caster kablem XLR. Prodecaster daje mi możliwość podpięcia słuchawek i monitorowania na żywo dźwięku. Wykorzystuję go także jako interfejs audio do komputera. Dodatkowo mam także możliwość szybkiego wyciszenia mikrofonu, gdy tego potrzebuję i podpięcia dodatkowych źródeł dźwięku. Ważnym elementem zestawu jest teleprompter, który znajduje się przede mną. Teleprompter, którego używam to GlideGear TMP100. Pod teleprompterem znajduje się 7 ekran podglądowy NewWay. Aby wyświetlać różne widoki na teleprompterze, musiałem wykorzystać dwa splittery, czyli rozdzielacze sygnału HDMI oraz jeden switch, czyli przełącznik sygnału HDMI. Teleprompter może pracować w dwóch trybach, między którymi mogę się przełączać używając switcha HDMI. Pierwszy tryb daje mi możliwość wyświetlenia na teleprompterze wyjścia HDMI OUT z Atema Mini Pro ISO. Dzięki czemu mogę mieć tam wyświetlony widok MultiView, na którym widać wszystkie kamery, lub przy użyciu Atema mogę ten tryb zmienić na wyświetlanie pojedynczych widoków kamer. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy podczas nagrywania potrzebuję kontrolować widoki wszystkich kamer i jednocześnie muszę patrzeć prosto w obiektyw aparatu, który jest przede mną. W tym setupie wyjście HDMI out w Atemie połączyłem kablem HDMI z rozdzielaczem HDMI. Następnie z drugiej strony splitera HDMI podłączyłem kablami HDMI 32-calowy monitor, który znajduje się nad teleprompterem i który służy mi jako monitor kontrolny. Natomiast drugim kablem podłączyłem rozdzielacz HDMI do przełącznika HDMI. Z przełącznika HDMI sygnał jest dostarczany kablem do 7-calowego monitora pod teleprompterem. Drugi setup to podłączenie 22-calowego monitora znajdującego się koło laptopa do Atema Mini Pro ISO jako czwarte źródło oraz podłączenie tego monitora do ekranu pod teleprompterem. Ten widok jest bardzo przydatny w momencie prowadzenia transmisji na żywo, aby obserwować wszystkich uczestników spotkania. Także mogę taki widok wykorzystać do uruchomienia telepromptera i wyświetlania tekstu do czytania albo do wyświetlania czatu w czasie transmisji na żywo i czytania komentarzy. Żeby zrealizować drugi setup, połączyłem wyjście HDMI z laptopa z drugim rozdzielaczem HDMI kablem HDMI. Z rozdzielacza HDMI sygnał jest przekazywany do monitora znajdującego się obok laptopa oraz do przełącznika HDMI. Z przełącznika HDMI sygnał jest przekazywany do telepromptera. Dodatkowo wykorzystałem złącze USB-C w laptopie, gdzie wpiąłem przejściówkę USB-C do HDMI. Następnie kablem HDMI podłączyłem się do Atema Mini Pro do wejścia czwartego. W laptopie ustawiłem te dwa wyjścia, drugie i trzecie, w tryb duplikowania obrazu i rozszerzenia pulpitu laptopa. Dzięki zastosowaniu przejściówki USB-C HDMI do Atema, czyli na nagranie, trafia lepszej jakości obraz niż gdybym wykorzystał sygnał z rozdzielacza HDMI. W tym setupie bardzo ważny jest przełącznik HDMI, który umożliwia mi w zależności od potrzeb przełączanie się pilotem między widokami. Mogę wybrać kopię ekranu laptopa lub mogę skorzystać z widoku, jaki daje mi wyjście HDMI out z Atema. Za teleprompterem znajduje się 32-calowy monitor kontrolny, który służy do obserwowania wszystkich kamer oraz Stanu nagrywania. Jest on umieszczony na statywie C-Stand Avenger 2033L. I do zamocowania monitora na statywie wykorzystałem uchwyt montażowy na słup w standardzie Weza firmy Techli. Oświetlenie Mini Studia to trzypunktowe oświetlenie. Z przodu przede mną mam ustawione dwie lampy. Po lewej i prawej stronie na wysokości około 170 cm. Po mojej lewej znajduje się lampa Aputure 120D z softboxem oktagonalnym o wymiarach 120 cm i lampa ustawiona jest na 70% pełnej mocy. Natomiast po prawej stronie znajduje się lampa Godox SL60W z softboxem oktagonalnym 90 cm ustawiona na 80% pełnej mocy. Za moimi plecami, jako lampa kontrująca, znajduje się lampa Aputure 300D Mark II z softboxem oktagonalnym 90 cm i ta lampa ustawiona jest na wysokości około 230 cm i pracuje na 30% pełnej mocy. Po mojej lewej stronie mam przyczepioną lampę panelową Quadralight TA450. Lampa jest na ramieniu Magic Arm Manfrotto 244N z zaciskiem Super Clamp 035. Ta lampa służy mi do doświetlenia rzeczy, które pokazuję w filmach. Dzięki ramieniu mogę umieścić widział w dowolnym miejscu. Mam nadzieję, że setup, który pokazałem, będzie Ci się podobał. Myślę, że idealnie sprawdzi się u osób, które muszą nagrywać dużo filmów. Dzięki Atomowi Pro ISO jest to szybszy proces, więc jeśli na przykład masz sklep internetowy i chcesz nagrywać krótkie filmy o produktach, to ten zestaw idealnie się będzie do tego nadawał. Zrobienie filmu z kilku kamer jest szybkie i proste. Z tego setupu skorzystają także osoby, które robią dużo transmisji na żywo, gdzie ważny jest kontakt z ludźmi, możliwość pokazania prezentacji, przeprowadzenia szkolenia, kursu czy webinaru. Zestaw fajnie się też sprawdził u osób, które przeprowadzają live'y sprzedażowe czy pokazy produktów w internecie, gdzie w czasie transmisji oprócz rozmowy z ludźmi i odpowiadaniu na komentarze, ważne jest odpowiednie zaprezentowanie produktu i odpowiednie zrecenzowanie go. Ten zestaw idealnie nadaje się do domowego studia nagraniowego, ale także świetnie sprawdzi się w niejednej firmie jako narzędzie do robienia marketingu czy sprzedaży produktów. Także jeżeli bierzesz na poważnie tworzenie filmów powinieneś rozważyć zrobienie takiego setupu lub przynajmniej zainspirowanie się nim i stworzenie własnego. Oczywiście zapraszam Cię teraz do tego filmu, z którego dowiesz się jeszcze więcej na temat tego jak robić lepsze filmy.